Cześć wszystkim, dzisiaj na temat przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, która mówi o tym, że PiS będzie rządził przez kolejne tak naprawdę 4 lata, wygra wybory samorządowe. No właśnie, a co za tym idzie? Niebezpieczeństwo monopolu, że praktycznie jedna władza będzie skupiona tylko w rękach jednej partii, a to może tak naprawdę degenerować. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowidz Jackowski mówi na temat przepowiedni dotyczącej wyborów do tak naprawdę tutaj Sejmu, Senatu, wyborów parlamentarnych, że zwycięży je praktycznie w cuglach PiS, Prawo i Sprawiedliwość. Wiemy tak naprawdę, że Prawo i Sprawiedliwość już rządzi jedną kadencję, czyli teraz by zwyciężyło drugą kadencję. Mało tego, Jasnowidz także mówi o tym, że wybory prezydenckie znów zwycięży Andrzej Duda, tak, na kolejną praktycznie kadencję, czyli mamy praktycznie władzę skupioną w rękach jednej partii. No właśnie, a co za tym idzie, to jest tak naprawdę pewne niebezpieczeństwo, tak, dotyczące tego, że praktycznie władza skupiona jest w rękach jednej partii przez dłuższy czas, przez tutaj dwie kadencje, no i to może prowadzić tak naprawdę do tego, do niebezpieczeństwa, tak, no wiemy o tym, że przecież władza degeneruje ludzi. Oczywiście są tacy ludzie, którzy jakby na nich ta władza nie wpływa, tak, nie zmienia ich, no ale bardzo często jest tak, że właśnie ludzie pod wpływem władzy, tego, że rządzą zbyt długo po prostu krajem, czy nawet jakąś instytucją, no następuje degeneracja tak naprawdę tych ludzi. No i pytanie jest takie, co tak naprawdę wydarzy się w Polsce w najbliższym czasie, tak, za 2-3 lata, a może po prostu już za pół roku po wyborach. To są rzeczy tak naprawdę niebezpieczne. No pamiętajmy tak naprawdę tak, że wszelkie dyktatury na świecie, one też wynikały tak naprawdę z tego, że władza była skupiona w rękach jednego przywódcy, tak? Jak się popatrzy na przykład na historię, ja nie mówię, że w Polsce będzie dyktatura, tak? Natomiast tak naprawdę mówię na temat niebezpieczeństw związanych z monopolem, tak? Władzy praktycznie przez jedną partię. No to tak samo byłoby niebezpieczne, gdyby na przykład Polską zarządzała inna partia polityczna przez dwie kadencje, tak? Przez 10 czy 15 lat. No właśnie, zobaczmy sobie na największe tutaj dyktatury na świecie. To one z reguły, z czego wynikają? No, z reguły to było w ten sposób, tak, na przykład Kuba, tak, na Kubie sytuacja tutaj, że doszło do obalenia tak naprawdę tamtejszej władzy i następnie władza przechodzi w ręce rewolucjonistów, tak, tylko się okazuje, że ci rewolucjoniści wcale nie są lepsi po prostu od poprzedników, no i praktycznie tutaj staje się dyktatura w danym państwie, tak, tak samo było z tutaj Libią, Muammar Kaddafi, tak, tak samo doprowadził do przewrotu. No i później praktycznie zapanowała tutaj dyktatura. No właśnie, nie mówię, że dyktatura będzie w Polsce, tak? No ale może być takich wiele tak naprawdę rzeczy niebezpiecznych, które będą związane jakby z funkcjonowaniem państwa w strukturach Unii Europejskiej, na przykład pewne decyzje dotyczące państwa polskiego, które mogą być wbrew Unii Europejskiej, tak, czy strukturą Unii Europejskiej. No pamiętajmy, że jak Polska jest w Unii Europejskiej, no to niejako musi się dostosować do Unii Europejskiej, no teraz już nie ma tak naprawdę możliwości wycofania się, chyba żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej, natomiast jeżeli na przykład tutaj, no, będziemy w Unii Europejskiej, cały czas będziemy przedstawiać odmienne zdanie, no to może być tak naprawdę konflikt interesów. To też nie oznacza, żeby Polska była na kolanach tak naprawdę, tak, żeby wszystko ślepo robiła, co powiedzą sojusznicy czy jakieś struktury. Oczywiście Polska powinna mieć swoje zdanie, natomiast no, niebezpieczeństwo jest wtedy, jeżeli Polska coraz bardziej będzie po prostu odjeżdżać w bok, tak, od Unii Europejskiej, od struktur. Także rzeczywiście jakby skupienie władzy w jednym ręku, w jednej partii przez dłuższy czas, no on może tak naprawdę degenerować, tak, degenerować, choćby nie wiadomo, jakby ta władza tak naprawdę ona się tutaj chciała być krystaliczna, tak, uczciwa i tak dalej, no to zawsze znajdą się takie jednostki, czy owce po prostu w stadzie, które rzeczywiście no będą psuć, tak, będą psuć po prostu opinię o władzy, która rządzi. Także ta przepowiednia Jasnowidza, z jednej strony ona jest bardzo korzystna tak na pewno dla wszystkich zwolenników PiS-u, natomiast z drugiej strony ona jest niebezpieczna w kontekście, co tak naprawdę będzie z państwem polskim, tak, do czego to doprowadzi, tak. Przecież mieliśmy tutaj sytuację w państwie polskim, wojska radzieckie, tak, no i teraz komunizm w państwie polskim. Z jednej strony niektórzy mówili, to przecież było błogosławieństwo, gdyby nie wojska radzieckie, to by nas praktycznie Hitler wszystkich zagazował, byśmy wszyscy zmarli, tak, a niektórzy mówią, no tak, ale wyszli
przeszliśmy z jednego, spod jednego buta praktycznie pod drugi but, że wojska radzieckie teoretycznie przyszły, wyzwoliły nas, tak? A z drugiej strony narzuciły nam jarzmo, które panowało praktycznie w Polsce do 89 roku, tak? Czyli można powiedzieć, że spod buta hitlerowskiego, to teraz pod but praktycznie radziecki, tak? No z tym, że no oczywiście wiadomo, że tutaj hitlerowcy, no to byli okrutni w swoich działaniach, zabijali miliony Polaków, tak? Natomiast no aż tak po prostu okrutni tutaj władza radziecka to nie była, tak? Oczywiście ginęły pewne osoby, natomiast no nie była to po prostu morderstwa na skalę tutaj, tak światową, czy tego typu, także no na pewno tyle ta władza była lepsza, tak? Władza radziecka od władzy tutaj, od tego jarzma jarzma po prostu hitlerowskiego. Natomiast rzeczywiście pytanie jest takie, co będzie się działo z państwem polskim, czy państwo polskie będzie się radykalizowało, czy państwo polskie będzie się zamykało tak naprawdę na instytucje zachodnie, na organizacje po prostu zachodnie, bo to jest jakby też niebezpieczne. Pamiętajmy, że państwo polskie jest jakby istotne też z punktu widzenia całego krwiobiegu tutaj europejskiego, bo jest ono bardzo ważne, tak? No, tutaj mamy sytuację, że państwo polskie tak naprawdę to jest państwo między Ukrainą, a na przykład Niemcami, tak? Czyli między tymi bogatymi Niemcami, tą bogatą Unią Europejską. Mówi się, że przecież w Unii Europejskiej są kraje, czy Unia dwóch prędkości, kraje szybko rozwijające się, kraje wolno rozwijające się, kraje, które nadają ton tej Unii Europejskiej, takie właśnie jak Niemcy, tak? I z drugiej strony mamy tutaj Ukrainę, która ma aspiracje tego, żeby wkroczyć właśnie do Unii Europejskiej, do struktur NATO, a która przecież toczy regularne walki na wschodzie, gdzie na dobrą sprawę, gdyby na przykład Rosja zaatakowała Ukrainę, to by praktycznie Rosja mogła podejść pod granicę polską. Pytanie jest takie, czy Rosja zatrzymałaby się tak naprawdę na granicy z Polską, czy tutaj chciałaby wejść na tereny polskie. Wiemy o tym, że tutaj mają, już stacjonują praktycznie wojska amerykańskie, tak, na wschodzie Polski. No właśnie, także to jest pytanie tak naprawdę na temat przyszłości losów Polski. Bardzo ważne, tak, co będzie się działo tak naprawdę z państwem polskim. No i wtedy zamykanie się tak naprawdę tylko na samego siebie, to może być niebezpieczne w kontekście na przykład tego, gdyby Rosja tutaj podeszła pod granicę polską, tak. Bo jeżeli Polska zamknie się na instytucje europejskie, takie jak Unia Europejska, będzie miała odmienne zdanie, będzie chciała narzucić swój po prostu tutaj głos, tak, czy swoją po prostu narrację Unii Europejskiej, to w momencie, gdy na przykład Polsce by zagrażało niebezpieczeństwo, może być taka sytuacja, że struktury państwa, struktury europejskie odwrócą się tak naprawdę od Polski, tak, i to jest duże niebezpieczeństwo. Także z jednej strony jest to oczywiście przepowiednia, tak jak powiedziałem, dla zwolenników PiSu bardzo korzystna, ale z drugiej strony jest to skupienie władzy w jednym ręku, tak? Zresztą, no, praktycznie tutaj, gdyby tutaj liczyć tak naprawdę głosy społeczeństwa, to PiS tak naprawdę bardzo dużo grup społecznych zadowolił, jeśli tak można to powiedzieć, tak? Bo dał podwyżki mundurowym, podwyżki nauczycielom, 500+ dla dziecka, dla pierwszego dziecka 500+, obniżył podatki dla osób do 26 roku życia, ten podatek tutaj, tak, PIT, więc tak naprawdę jakby PiS ma te wszystkie grupy wiekowe, wszystkie grupy społeczne i wie tak naprawdę, daje każdej grupie społecznej coś, żeby im dogodzić, po to, żeby potem nastąpił feedback, a więc taka odpowiedź, tak, od tych grup społecznych, żeby te grupy społeczne zagłosowały tak naprawdę na tą partię. No Jasnowiec mówił to na przykład na temat tego, że te partie, Jasnowiec-Jackowski, że jakby PiS wypstryka się, tak, podczas właśnie tej kadencji, teraz z tych wszystkich możliwości, obietnic i z tego, co daje społeczeństwu, że już tak na przykład dużo nie da w kolejnych wyborach, czyli w tych wyborach do parlamentu. No właśnie, czy to też jest takie niebezpieczeństwo, tak, że PiS da tak naprawdę dużo społeczeństwu, no i później nie będzie miał co zaoferować społeczeństwu, no i może być na przykład gniew społeczeństwa, tak? Może być bunt społeczeństwa, bo PiS wcześniej przecież dawał tak podwyżki i tak dalej, a na przykład teraz ludzie zażądają w następnej kadencji nie 500+, a 1000+, tak? Nie podwyżkę dla nauczycieli, nie wiem, tam kilkaset złotych, a na przykład już 1500 złotych, tak? I to może się okazać, że to może być gniew społeczny i te tak naprawdę ta, tutaj to, co było dobre, może się okazać,
pokazać, że ludzie po prostu wyjdą na ulicy i będą protestować, bo chcą więcej, tak, bo chcą więcej. Oczywiście, tak, na pewno po prostu należy się społeczeństwu, należy po prostu dawać 500 tam plus, czy jakieś inne podwyżki i tak dalej. Natomiast, no, to też trzeba się liczyć, tak, ze wszystkimi po prostu z tego praktycznie skutkami, dobrymi i złymi. No właśnie, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy według was właśnie Polskę czeka taki czarny scenariusz, jak Polska zachowa się tak naprawdę pod rządami PiSu, jeżeli tutaj będzie sytuacja niebezpieczna na wschodzie, związana tak naprawdę z Ukrainą. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.